Ich bin Vicky, was ist das Geschehen des Themen Nummer 5? I zapraszam Was do odsłuchu, oficjalnego odsłuchu nowej płyty zespołu Nile, czyli The Underworld Waits for Us All. Nie mam tutaj tracklisty, także szybko ją tutaj sobie wygeneruję. I pierwszym utworem jest Tale of Vultures. Tak jak widzę tutaj na trackliście, zrobię to tam na mniejszy ten, żebym widzieć. Albo zadam, będę ten, dobra. Rozpoczynamy. Jak za głośno to... Coś miało teledysk, muszę pamiętać, co to miało. Trzy utwory miały chyba teledysk. Kolejny kawałek będzie miał teledysk, żeby to pamiętać. Wie lepiej, tak? Nawet dziwne układ, bo jest gdzieś piramida tutaj. Klasyk na Nile'a.
A teraz utwór Chapter for Not Being Hung Upside Down on a Stake in Underworld and Made i tak dalej, i tak dalej. Teledysk. Dobra, dobra, dobra. 4 minuty to ma. Dobra, teraz to mogę w sumie zamknąć. Teraz idziemy z utworem pod tytułem The Strike with Secret Fang. Teraz. Szybki kawałek to będzie.
tylko trwa minutę. Przepraszam, dwie minuty. Dobra. Wykorzystamy z playlisty. Bo teraz będzie Nakuda. Nakuda and to enter the Golden Age, ale to zaraz. Zrobię to świeże. Tutaj strona jeszcze teledysk. Nie będzie miało. We'll be right back.
Już wiem, widzę to co ma. Dobra, to siódmy kawałek by miał jeszcze te teledysk. Ogólnie będą dwa instrumentale tutaj są, ponoć. Ure. Reklama. I teraz mamy ten instrumental. Macie tutaj tytuł. The Pentagramicon of Neprenka. Jak dobrze przeczytałem to. To jest takie egipskie, to jest fajne, że ta gitara. I to robi Overglows of the Black Earth. Dobre. Dobre. We got
taki prosty doom metal teraz jest typowy. Nail trochę. Gitara tylko idzie. Dobra. Spełniaj marzenia, by jeść. Tutaj będzie ten, nie wiem, będę musiał sobie to wyszukać. Na szczęście tutaj gdzieś to miałem przygotowane. Mamy to. Under the curse of the one I got.
co to było? Dobre. O, jeszcze, jeszcze go zbieram. Dobre. Naprawdę dobre. Teraz niestety reklama jest. Nie mogę tego popominać. Sobie to wyciszymy, żeby nie było. Wypróbuj Brew Power Active. Doctrine of Last Things. Zostały nam jeszcze trzy kawałki. Oprócz tego. I ostatnim jest kawałkiem instrumentalnym to jest. Myślę nawet zakupem YouTube Premium. Między innymi dla tych kawałków. Albo YouTube Music bardziej, żeby móc oglądać się dla was. No jak tam. No to są jakieś wokale tutaj sobie co widzę. Thank you.
dobre. Zobaczy się reklama. To nie jest dobra. Czekaj, świeżymy. Pomijam. Odkryj MK Cafe. Pomijamy. Czyli True Gods of the Desert. Boję się coś. O, to zaraz będzie w tytułowie. Jeden minut. Powaliło z tymi kawałkami. Panie, te to mi przychodzą na jednej do drugiej. Nie mi się zrobić tutaj naprawdę. Te gitary tak soczy się tutaj kliną. I po wyku chcę też zarobić się brzmi. Tego połowa minęła. To ma tempo jakieś chyba 110. Około 110-115 jakoś. Tak się to myślałem.
Spiesza trochę. Dobra. No i czas na tytułowy. The Underworld Awaits Us All. O, nie wrócamy. Gdzie wycięcia w montażu tutaj. Ja pierdykę. 8 minut. Jeszcze dłuższe te kawałki mogą robić. To jest najdłuższy kawałek na płycie. Thank you.
Masakra. Ślep w tle. Przynajmniej było. Dopiero 5 minut minęło. Nie tam się kurwa jest. No nie. Dwie minuty jeszcze zostały. Do końca tego kawałka.
rozwinął plagik. I to jest ten, ta główka rajda. Koniec. I like to spray it in the air and then kind of walk through it. Just like that too. No i ostatni kawałek. Lament over the destruction of time. Instrumental. Będzie bez recenzji dzisiaj, ogólnie tej płyty. Zrobimy sobie takie podsumowanie wszystkich takich death metalowych płyt pod koniec roku. Z takimi mniejszymi, większymi recenzjami. Tak samo jak metalkowych. Będzie wszystkie wziąłem. Słuchać tak na żywo. Wokół nie słuchałem, ale nie wszystkie na żywo. W zasadzie pierwsze reakcje, tak jakby pierwsze odsłuchy. Ile to w ogóle ma? A, czekajcie, tak 4 minuty. Nie za 5 minut. Kolejny instrument to taki typowo egipski. No co się dziwić. Jak ich muzyka i teksty biorą się w starożytnym Egipcie. Tak o. Póki co mi się podobał ten drugi kawałek. Chapter of not being hung upside down on strike. Tak i tak dalej. Tak dalej ten najdłuższy tytuł kawałka. To był drugi kawałek. W sumie te wszystkie single w sumie były nawet fajne. Szczerze. Tak ja tak patrzę. Czy
typowy death metal. Z takimi małymi elementami symfoniki. Ale nie wszędzie była ta symfonika słyszalna. Bo to nie jest symfonik death metal, tylko brutal technical death metal. Jeśli chodzi o Nile. Oni to zawsze mieli. Także to by było na tyle. Jeśli wam podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i napiszcie w komentarzach, jaki wam się twór podobał z tejże płyty, z płyty pod tytułem Underworld Awaits Us All. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejos.